Przed nami kolejna noc z bardzo niestabilną pogodą. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Już w tych najbliższych godzinach nad Polską będzie wędrował kolejny front atmosferyczny. I tak też we wszystkich regionach przyniesie on dużą porcję dość niskich chmur, opady, od deszczu po śnieg w górach, a także silny, chwilami porywisty wiatr. W czwartkowy poranek temperatura w Polsce będzie oscylować na poziomie od 5 do 7 stopni. Chłodniej w okolicach Zakopanego, tam maksymalnie 0. Jutro, drodzy Państwo, w dalszym ciągu będziemy pod skrzydłami niżu, a to oznacza kontynuację pochmurnej i lokalnie, jak widzimy, deszczowej pogody. Temperatura mało zimowa, od 6 do nawet 9 stopni w Zielonej Górze czy też Rzeszowie, chłodniej w Zakopanem, tutaj 2, maksymalnie 3 stopnie na plusie. Przejdźmy teraz do mapy dla Kujaw i Pomorza. Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy nad regionem przeważać będzie gruba warstwa frontowych chmur i chwilami popada deszcz. Tego deszczu będzie jednak niewiele, bo średnio od 2 do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Poranek ciepły z temperaturą od 6 do 7 stopni, a wiatr silny w porywach do 50 km na godzinę. Z kolei jutro przez cały dzień zachmurzenie w regionie będzie całkowite, ale padać nie powinno. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8 stopni we Włocławku czy też Brodnicy. Biometr, drodzy Państwo, będzie niekorzystny, ciśnienie powędruje w dół i w południe barometry wskażą 995 hektopaskali, zatem filiżanka kawy jak najbardziej wskazana. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego wieczoru.